Cześć Wam wszystkim. Zasypaliście mnie dzisiaj pytaniami, co sądzę o treningu stójkowym Piotra Bestii Piechowiaka, który został opublikowany dzisiaj czy wczoraj na portalu MMA News. Więc postanowiłem zajrzeć i ten trening faktycznie zobaczyć. I to, co mogę powiedzieć, to nie nabiorą mnie. Ja nie wierzę w to, że on się tak prezentuje, no bo to oznaczałoby, że on nic nie potrafi. To jest niemożliwe. Robią to po to, abym wyszedł taki rozluźniony i żebym nie był zdeterminowany, że po prostu czeka mnie łatwa robota. Ja się wcale nie spodziewam łatwej roboty, ja spodziewam się, że on tak czy siak, znaczy to, że tak się prezentuje, to jest niemożliwe. Natomiast on i tak będzie szukał parteru, a nie stójki. Poza tym, wiecie, to jest tylko walka i tam się wszystko może zdarzyć, może wygrać każdy i nie można nikomu odbierać szans na zwycięstwo. Ja wcale się nie nastawiam na to, że to będzie spacerek. Natomiast jeżeli patrzymy tak szerzej troszeczkę na to wszystko, co się dzieje, to słuchajcie, oni i tak będą wygrani, nawet gdyby tą walkę przegrali, bo pokazali zupełnie inne talenty swoje. No musicie przyznać, że show, jakie zrobili po mojej walce z Bonusem w Oktagonie, no powaliło ludzi na kolana i ci ludzie to są urodzeni wodzirejowie. Im wystarczy dać mikrofon i rozkręcą każdą imprezę. No, ja uważam, że oferty się po prostu po tej walce posypią, jeśli chodzi o konferansjerkę, żeby takie imprezy prowadzili. No, czy to impreza kółka sadowników w Ręczowicach, w Remizie, czy jakiekolwiek inne, nie ma to znaczenia. Rozkręcą każdą imprezę, wystarczy, że coś powiedzą. To nie jest tak, że tego się można nauczyć. Z tym trzeba się po prostu urodzić i oni mają właśnie w sobie to coś. Także spójrzcie na to również w ten sposób. Wszystkiego dobrego. Pozdrowienia.